Mistrz świata w siłowaniu się na rękę. Panie Konradzie, skąd pomysł na taką dziwną dyscyplinę sportu? No w zasadzie dyscyplina coraz bardziej popularna, ale faktycznie może się jeszcze wydawać dziwna. Natomiast skąd pomysł? Nie mogłem jako niepełnosprawny w zasadzie grać w piłkę z młodzieżą w moim wieku, tak z rówieśnikami wówczas, czy w koszykówkę, w cokolwiek, co właściwie wymagało biegania. Więc trafiłem szczęśliwie właściwie zaprowadzony przez mamę do siłowni. Przestraszyłem się właściwie wówczas tych wielkich facetów, którzy tam trenowali, ale zostałem. Igorowi spodobało się. Spodobało się. Wiedziałem, że jestem silniejszy niż rówieśnicy w zasadzie już wtedy, bo dużo czasu spędzałem na szpitalnym łóżku, tylko w zasadzie mogąc się poruszać na rękach, tak? I tak sobie znalazłem miejsce. Czy ten sport bardzo zmienił Pana życie? Zdecydowanie wpłynął na życie, absolutnie. Przede wszystkim samo to, że trzeba coś robić, tak? Zastanawiać się nad jakby... Ale też wyjazdy, kontakty. Tak, absolutnie. Wyjazdów było jak najbardziej dużo. Odkąd pamiętam, gdzieś za granicę często się wyjeżdżało. Dzięki temu też właśnie miałem możliwość zobaczenia trochę świata. Jak często Pan trenuje w tygodniu? No, 3 razy w tygodniu trzeba poświęcić. To są zajęcia na siłowni głównie, tak? Tak, głównie tak. Patrząc na Pana, trudno się dopatrzeć jakiejkolwiek niepełnosprawności. Tak naprawdę na czym polega Pana problem? Problem właściwie polega na tym, że w wyniku mózgowego porażenia dziecięcego lewa strona ciała jest mniej sprawna niż prawa. Przede wszystkim utykam na lewą nogę. Pan tak naprawdę trenuje i rywalizuje ze zdrowymi, zupełnie zdrowymi zawodnikami. Zgadza się. No, w tym wypadku akurat ten sport pozwala na to, bo w zasadzie tylko obręcz barkowa jest potrzebna, niezbędna do trenowania. Problem z nogami jakby tutaj nie występuje często, prawda? Są też zawodnicy na wózkach. Którzy siłują się ze zdrowymi, którzy siłują się w tym wypadku, jeżeli ktoś jeździ na wózku, to wówczas tylko w kategorii niepełnosprawnych startować może, ale jeżeli ktoś ma możliwość po prostu stanięcia przy stole, takim normalnym, pełnowymiarowym, wówczas może siłować się również z pełnosprawnymi. Chcę spytać Pana o marzenia, bo oprócz pewnie sukcesów sportowych ma Pan jeszcze inne marzenia. Naturalnie, chciałbym się jak najbardziej sportowo jeszcze rozwijać, wrócić do tego jak najbardziej się tylko da po krótkiej przerwie. Niestety z powodu operacji miałem przerwę. A oprócz sportu, jak każdy myślę, trzeba myśleć o założeniu rodziny i to podstawowa taka myśl na tą chwilę. To ja Panu serdecznie życzę spełnienia wszystkich Pana marzeń. Dziękuję. A teraz przenosimy się na gdyńskie Koliwki, gdzie trenuje Artur Labuda. Na wózku jeżdżę już od 24 lat. Przyczyną tego, że jeżdżę na wózku, był wypadek komunikacyjny, w którym uczestniczyłem. Wpadłem pod pociąg i w wyniku amputacji pourazowej 2 tygodnie po tym zdarzeniu po prostu odjęto mi nogi. Z wykształcenia jestem politologiem, skończyłem tutaj studia na Uniwersytecie Gdańskim. Moja przygoda z quadami zaczęła się około 4 lat temu. To było podczas przygotowań do mojej wyprawy, którą nazwałem Granicami bez granic, gdzie postanowiłem objechać granice naszej Polski jak najbliżej naszych granic. Ja przejechałem w tym czasie 6200 km na kładzie samotnym. Ja sobie nazwałem kłada takim moim wózkiem inwalidzkim o napędzie spalinowym. Jest to pojazd, który pozwala mi dotrzeć tam, gdzie po prostu nie jestem w stanie na wózku wjechać. Dzięki niemu udało mi się wjechać na Śnieżkę, na Wielką Raczę, na Czantorię Małą, na Czantorię Wielką, jeszcze innych parę gór, które w Polsce są, gdzie wózkiem nie byłoby to możliwe, niestety. Właśnie dla mnie była pierwsza wyprawa, którą odbyłem, która zapoczątkowała moje takie podróże, takie dalekie i stawiała przede mną duże wyzwania. To była podróż do Rosji, na Syberię, do Irkucka. Marzy mi się objechanie Bałtyku dookoła. No i chciałbym pojechać na wózku, na samym wózku. Troszeczkę innym niż na co dzień się poruszam. To jest troszeczkę inny, przygotowany bardziej do tej wyprawy wózek. Chciałbym tym wózkiem przejechać pustynię Gobi. Trzeba marzyć i walczyć o spełnienie tych marzeń, bo jest tyle szczytów do zdobycia, tyle miejsc do zobaczenia. A nasi goście są dowodem na to, że wszystko jest możliwe. Zapraszamy za 2 tygodnie i przypominamy, że codziennie czynny jest punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych. Do zobaczenia!